Proszę Państwa, gościmy dzisiaj w studiu przedstawicieli dwóch wspaniałych zespołów. Jeden zespół przyjechał do nas prosto z Polski, z Bydgoszczy. Jest to zespół pieśni i tańca Ziemia Bydgoska, a drugi zespół to zespół pieśni i tańca Polanie z Connecticut, czyli Państwo kolorowi właśnie z Polski. I mamy czterech przedstawicieli zespołu Polanie. Pani Ania Boruch z Sebastianem i Mają oraz pani dyrektor zespołu Polanie Hanna Deja. Oraz pani dyrektor zespołu Ziemia Bydgoska, Elżbieta Kornaszewska-Rogacka. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jednym z powodów, dla których mamy przyjemność gościć was tutaj wszystkich w studiu, jest pierwszy międzynarodowy festiwal ludowy, który zespół Polanie zorganizował w Ansonii w Connecticut i na który zaprosił właśnie zespół z Bydgoszczy Ziemia Bydgoska. Proszę nam powiedzieć coś o tym festiwalu, bo wiemy, że było bardzo ciekawie. Zaprosiła Pani grupy z różnych krajów. Krajów, tak. Tak, to był zespół międzynarodowy, więc w ogóle sam pomysł powstał. Zaczęliśmy od tego, że zaprosiliśmy zespół z Polski, więc tak trzeba uatrakcyjnić, dlaczego nie zrobić festiwalu. I to był ten pierwszy pomysł. No a potem jak zespół z Polski, dlaczego inne zespoły nie zaprosić? I zaprosiliśmy właśnie do udziału w tym festiwalu sześć innych zespołów innej narodowości, między innymi z Portugalii, z Peru, z Niemiec, z Ukrainy. Był również zespół z Polski, przepraszam, zespół ze Stanford, Słowianie, również z tańca towarzyskiego amerykański zespół. Czyli był przekrój tańców ludowych, ale też tak, troszeczkę ale tak, współcześniejszy. Tak, jeżeli niekoniecznie ktoś lubi taniec ludowy, to również był taniec towarzyski. I słyszałam, że festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Tak, było około 1000 osób na tym festiwalu. Gratulujemy, to wielkie przedsięwzięcie i zakończone sukcesem. I rozumiem, że możemy się spodziewać w przyszłości kolejnych festiwali, drugi, trzeci, oczywiście, czwarty. To był pierwszy festiwal, no i mamy zamiar, żeby to była taka właśnie cykliczna jakaś impreza, czyli na pewno będzie to organizowane przez Polanie co roku, na pewno. Trzymamy kciuki, będziemy obserwować kolejne wydarzenia już w ramach festiwalu i zapraszamy oczywiście na kolejne festiwale. Nasz wspaniały zespół z Bydgoszczy wystąpił również na festiwalu. Proszę powiedzieć, co zaprezentowaliście tam? My przyjechaliśmy z trzema regionami etnograficznymi. Zaprezentowaliśmy pieśni i tańce Kujaw. Przede wszystkim pochodzimy z Kujaw. Także Łowicz, obrazek łowicki, łowickie sobudki, połączone z tańcami, piosenkami, a ostatnią częścią, którą przygotowaliśmy tak naprawdę dzień wcześniej wspólnie z Polanami, zatańczyliśmy Kraków Wschodni. Bardzo mnie korci, żeby zadać pytanie o te wspaniałe stroje, które tutaj prezentujecie. Jakbyście mogli nam powiedzieć, naszym widzom powiedzieć, tak, z jakich regionów, bo tak, to nie są tylko Kujawy. Tak, my jesteśmy zespołem wieloregionalnym, mimo że pochodzimy z Kujaw. Przede wszystkim preferujemy oczywiście region, z którego pochodzimy, czyli Kujawy i Pałuki, a także w sąsiedztwie Kaszuby. Mamy również opracowany region, tak jak mówiłam wcześniej, łowicki, lubelski, krakowiaków wschodnich, również tańce miejskie, też tańce narodowe. Przywieźliśmy z sobą programy, suity. Może zacznę z tej strony. To jest właśnie program historyczny. Przedstawiciele tego programu są w strojach właśnie historycznych. Tańczą mazura, tańczą poloneza, ale też walce, też są pieśni żołnierskie, wojskowe, popularne w tym programie. Tutaj koleżanka jest ubrana w stroju z regionu Krakowiaków Wschodnich. Tak samo tutaj kolega obok, to jest też krakowianka, bardziej popularna w stroju, bardziej popularnym, powszechnie znanym krakowiaków zachodnich. Tu są kujawiacy i dziewczęta w strojach łowickich. Zawsze mnie, stoicie tak bardzo cierpliwie, wyglądacie na scenie i tutaj bardzo wygodnie, ale mnie się zawsze wydaje, że w tych strojach to musi się bardzo ciężko tańczyć, bo one wyglądają masywnie i często jestem pełna podziwu, oglądając występy zespołów ludowych. Powiedzcie coś na ten temat, jak wam się tańczy w tych wspaniałych strojach?
Znaczy, może ja najpierw powiem, zanim oni zaczną, że my przywieźliśmy z sobą około 400 kg strojów. Oczywiście logistycznie to jest dosyć trudne przewiezienie, bo musieliśmy częściowo przewieźć je w własnych, prywatnych bagażach. Stroje rzeczywiście są ciężkie, są często z bardzo dobrych materiałów. To nie są jednorazówki, tylko to są stroje, które mają służyć zespołowi wiele lat. Zespół już istnieje 55 lat, w tym roku mamy jubileusz 55-lecie. I niektóre stroje, tak jak ja już 23 lata jestem w zespole, to one I macie już swojego były krawca i... czy krawcową, nie, którzy szyją? Nie, my szyjemy, zamawiamy stroje, także to są stroje specjalne spółdzielni, które szyją nam stroje i specjalnie wybieramy, dobieramy tkaniny. Staramy się, żeby te stroje były dobrze zrobione, dobre hafty. Naprawdę dbamy o to, żeby stroje przetrwały, żeby to było dla dalszych pokoleń, to nie tylko dla nas. No właśnie, a stroje pięknie wyglądają, a jak się w nich tańczy? To już muszą tancerze się wypowiedzieć, proszę bardzo. Muszę powiedzieć, że ten strój, który mam teraz na sobie, jest no, nie najcięższy, ale też nie najlżejszy. Te koleżanki w Łowiczu, myślę, mogłyby powiedzieć coś więcej na temat ciężkich strojów, które ważą po kilka kilogramów, są z bardzo grubych materiałów i podczas tańca przy obrotach czasem trudno nam się zatrzymać i wtedy partnerzy muszą nam pomóc. Tutaj koleżanka jest w stroju z okresu Księstwa Warszawskiego. No też to jest nie najlżejszy strój, bo to są bardzo szlachetne materiały, które swoje ważą. Muszę powiedzieć, że ja dzisiaj się bardzo cieszę, że mam ten strój założony na sobie, ponieważ jest wśród tych wszystkich strojów, które dzisiaj możemy pokazać Państwu, najlżejszy. A najtrudniej się rzeczywiście tańczy w Łowiczu i szczególnie w oberku, przy obrotach, kiedy są bardzo szybkie, wirowe zmiany, no to jest to rzeczywiście wielka sztuka, żeby partner zapanował nad partnerką. To znaczy ja myślę jednak, że teraz najtrudniej tańczy się panom w strojach, który prezentuje tutaj Michał, Krakowiaków Wschodnich, gdzie są długie sukmany, prawda, płaszcze, sukmana, płaszcz, pasy cały, przecież jest strój kompletny, plus rogatywka, więc to są chyba najcieplejsze stroje. I pan Michał się z tym zgadza. Może ja powiem. Pan Michał się z tym zgadza, bo pan Michał nie tańczy. Akurat pan Michał tutaj śpiewa w naszym zespole. Większość czasu stoi w tym stroju. Ja akurat tańczę w tym stroju. Tak. To znaczy ja może na ten temat powiem, że to nie jest tak, że tylko są ciężkie stroje i my narzekamy. To nie, nie jest my tak. Nie narzekamy. Oczywiście chodzi o to, że nie każdy ma taką samą wytrzymałość. No, niektórzy, no, zdarzyło się nam, że no... tracili trochę przytomność. Jak byliśmy w Szanghaju na Expo, no, jeden chłopak no, z gorąca nie wytrzymał. No, ale to są tylko takie wyjątkowe sporadyczne sytuacje, przypadki. Wyjątkowe. Natomiast no, strój, no, jak się założy strój, no, ja oczywiście powiem indywidualnie, osobiście, no to już nie ma tego, że mi jest gorąco czy zimno. Nie, tylko jeszcze trzeba zatańczyć i zawirować. Grać, jak się ma taki płaszcz, to ten płaszcz sam tańczy. Także on nas niesie. On jest jakby też elementem tego występu. Uskrzydla nas. Tak, to jest element jakby scenografii całości, daje obraz piękny. Pan wspomniał o występach w Szanghaju. Tak. I to jest jedno z moich pytań. Gdzie można was oglądać? Byliście tutaj, czy to był pierwszy wasz występ w Stanach Zjednoczonych, teraz na festiwalu w Ansonii? Tak, zespół był, jest pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej byliśmy w wielu innych miejscach, we Francji, w Hiszpanii, kilka razy we Włoszech, w Italii, całe Bałkany, Turcja, Gruzja, bardziej na wschód. Tak w ostatniej pięciolatce to byliśmy w 2010 roku właśnie w Chinach. Nie tylko w Szanghaju, ale też występowaliśmy na Expo przed pawilonem polskim, a także na scenie głównej oraz w regionie Ningbo.
z ważniejszych naszych koncertów, ważniejszych może w ogóle w naszym takim życiu artystycznym, to mogę powiedzieć, że występowaliśmy podczas setniej rocznicy Polonii Duńskiej w parlamencie Kopenhadze w Danii, gdzie byliśmy jedynym zespołem, który występował w ogóle, ponieważ tam zespoły nie występują, a ponieważ była taka impreza, tak, to było dla nas ogromne wyróżnienie, oprócz tego, że w Tivoli po drugiej stronie zaraz parlamentu. Ponadto w 2004 roku byliśmy na Igrzyskach Olimpijskich, na Olimpiadzie w Atenach i tam występowaliśmy na zaproszenie pana ambasadora Grzegorza Dziemidowicza. Też na scenie. Ogromne osiągnięcie też na scenie, sceniczne. Na scenie w Atenach. A czy można się was jeszcze spodziewać w przyszłości w Stanach Zjednoczonych? Czy będzie Polonia tutejsza mogła was oglądać kiedyś? Tak, bardzo nam... przyjechaliśmy na zaproszenie Polan. Rozumiemy, że to jest ogromny wysiłek dla nich przyjąć grupę 36-osobową i z tego miejsca naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Obserwujemy wspaniałą organizację, sam festiwal, to, że oni wszyscy pracowali. To nie, że ktoś tam coś mógł nie tak, po prostu wszyscy musieli być sprawni i ogarniać wszystko. Mamy taką nadzieję, że nawiążemy współpracę dalszą i Polanie przyjadą do nas, będziemy mogli gościć. A z kolei być może w przyszłości uda nam się wrócić tutaj. Ameryka jest dla nas, no, jest atrakcyjna niezwykle, jest inna jak stara Europa. Myślę, że to jest też ogromne zainteresowanie. Jest ogromne zainteresowanie. Spotykamy się z ogromną życzliwością. Akurat wczoraj byliśmy w konsulacie w Nowym Jorku, gdzie przyjęła nas pani konsul generalna bardzo życzliwie. Rzeczywiście była to bardzo taka dla nas i pouczająca wizyta. Ja tutaj z podziwem patrzę na młode twarze, które pewnie w życiu zajmują się zupełnie czymś innym niż folklorem. To może panią Anię też poproszę o powiedzenie, co panią przyciąga właśnie do takiego zespołu? Wiem, że pani jest wykształceniem muzykiem, ale też psychologiem. Tutaj jest kierownikiem kapeli, prawda? Tak, ale to jest przede wszystkim zarówno moja, jak i wszystkich naszych kolegów w zespole pasja. Uwielbiamy folklor, uwielbiamy nie tylko ten folklor, który prezentujemy na scenie, ale tak naprawdę my bardzo często bawimy się prywatnie przy muzyce biesiadnej. Bardzo lubimy wspólne śpiewy, tańce, muzykowanie. Poza tym, że reprezentujemy bardzo różne kierunki studiów, bardzo różne zawody i wiek, ponieważ najmłodszy członek naszego zespołu w Polsce ma 4 lata, najstarsi... Nieważne. Nie pytamy o wiek, w związku z tym nie ma ograniczeń wiekowych. Kto ile ma pasji, zaangażowania, sił i chęci, ten, no i myślę, że możemy powiedzieć, zdolności do tego, co prezentujemy, ponieważ jesteśmy zespołem amatorskim, ale wiadomo, że poszukujemy ludzi zdolnych do tańca, ludzi zdolnych do śpiewu i do gry na różnych instrumentach. I podobnie jest w zespole Polanie, tak? Tutaj mamy Maję i Sebastiana, bardzo młodych przedstawicieli najmłodszej grupy, a najmłodszy tancerz ma, czy tancerka ma 2,5 roku, słyszałam, tak? Tak, w naszej grupie nazywam ją Milusińskiej. Zaczynają już dzieci, mogą zacząć dzieci, które mamy tancerzy od 2,5 roku do 6 lat i później mamy następną grupę dziecięcą i jeszcze młodzieżową i dorosłą. Tak. A Sebastian, a możesz nam powiedzieć, dlaczego chcesz tańczyć w tym zespole? Co ci się podoba najbardziej? Bo jak byłem 3, bardzo lubiłam tańczyć. I dalej tańczysz. Tak. A masz jakieś swoje ulubione tańce? Nie. Wszystkie nie. Lubisz, tak? Wszystkie lubisz. Może będziemy mieć kiedyś okazję was zobaczyć na scenie. Prawdopodobnie Polonia w Connecticut, która śledzi wasze występy doskonale, jest obeznana z wyczynami scenicznymi naszych najmłodszych tutaj gości. Jeśli można, to chciałabym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wsparli naszą podróż, nasz wyjazd, tą inicjatywę. Jesteśmy w roku jubileuszowym, mamy 55-lecie i tak pomysł zrodził się wcześniej, ale mogliśmy zrealizować go dopiero teraz dzięki wsparciu przede wszystkim marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, pana Piotra Całbeckiego, ale także sponsorów, firm, które nas wspierają
już nie od dzisiaj wiele lat, ale w tym razem szczególnie. Chcę bardzo podziękować wszystkim osobom, które nas przyjęły, bo tak naprawdę jesteśmy osobami, które zamieszkały przez ten krótki okres u ludzi, którzy mają wielką pasję i serce dla folkloru i kultywują polską tradycję, ale nas nie znali. Nie znali nas jako osób, jako ludzi. Zaprzyjaźniliśmy się i to jest naprawdę niesamowite, ponieważ przyjąć na przykład w naszym domu, w którym mieszkam z Wiesiem i z Dorotą, jest 8 osób, przygarnęła nas Danusia i my się po prostu czujemy niesamowicie. Jesteśmy zaopiekowani, jesteśmy wszędzie zawożeni. To każdy poświęca nam tyle czasu, ile może i to jest naprawdę niesamowite i dziękujemy wam za serce, za to, że nas przyjęliście pod swoje dachy. Nasz czas niestety się już kończy, ale nie wypuszczę was ze studia, dopóki nie zaprezentujecie kawałka swojej twórczości. To co prawda nie mamy instrumentów, ale koledzy z chóru i koleżanka przygotowali dwa utwory a cappella. Dosyć nietypowo, ponieważ w strojach krakowskich i kujawskich zaprezentują piosenki patriotyczne. Zapraszamy. Bywaj dziewczę zdrowe, ojczyzna mnie woła, idę za kraj walczyć wśród rodaków koła. I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga, nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga. Polka mnie zrodziła, z jej piersi wyssałem. Być ojczyźnie wiernym, a kochance stałym. I choć przyjdzie zginąć w ojczystej potrzebie, nie rozpaczaj dziewczę, zobaczym się w niebie. Siadła sztuka na jabłoni i utrzymuje kwiat. Czemu żeś mi, moja miła, zawiązała ten świat? Czemu żeś mi, moja miła, zawiązała ten świat? Ja ci świata nie wiązała, zawiązał ci do cios. Ja by cię tylko pokochała, tyś mnie nie musiał wziąć. Ja by cię tylko pokochała, tyś mnie nie musiał wziąć. Ja by się pięknie ubierała, pięknie stroiła się, a tyś myślał, że mnie ładna i to uwiodło cię. A tyś myślał, że mnie ładna i to uwiodło cię. Muraczyku, zamuruj mi moje czarne oczy, żeby nigdy nie patrzyły we mnie ani w nosy. Żeby nigdy nie patrzyły we mnie ani w nosy.